Witam naszych słuchaczy w kolejnym wywiadzie. Dzisiaj moim gościem jest pani dr Małgorzata Leśniak-Johan, opiekun kierunku menedżer turystyki edukacyjnej. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych, doktor nauk o ziemi w zakresie geografii. Pani doktor skończyła również American University of Washington DC. Pani doktor, jest pani opiekunem wspomnianego już kierunku menedżer turystyki edukacyjnej i tak jak myślę, wielu osób się zastanawia, ta sama nazwa brzmi całkiem ciekawie, tak? Menedżer turystyki edukacyjnej. Czy mogłaby pani powiedzieć właśnie, z czym się ona wiąże i rozwinąć po prostu ten skrót? Dobrze, oczywiście. Może zacznijmy od tego, czym jest ta turystyka edukacyjna najpierw. Są to wszelkiego rodzaju wyjazdy poza miejsce zamieszkania, stałego zamieszkania w celu uzyskania nowej wiedzy bądź wzbogacenia już istniejącej, no różne aspekty, aspekty przyrodnicze, kulturowe, historyczne, społeczne i inne. Generalnie najczęściej kojarzona jest ta turystyka edukacyjna z turystyką dzieci i młodzieży i realizowana jest w formie wycieczek przedmiotowych, wyjazdów turystycznych czy turystyczno-krajoznawczych, czy obozów wędrownych. Natomiast sama nazwa kierunku, menedżer turystyki edukacyjnej, nawiązuje z jednej strony do istoty turystyki edukacyjnej, a z drugiej strony do kompetencji, które uzyska student po skończeniu tego kierunku. Absolwent kierunku tych studiów podyplomowych uzyska kompetencje w zakresie samodzielnego prowadzenia wycieczek edukacyjnych, organizowania tych wycieczek edukacyjnych, w zakresie organizowania działalności animacyjnej oraz w zakresie zarządzania turystyką edukacyjną. I to, co nas wyróżnia, to jest to szerokie połączenie kompetencji. Tych kompetencji menedżerskich z jednej strony, z drugiej strony kompetencji do generowania innowacyjnych pomysłów na wycieczki w okolicy bądź regionie, bądź poza miejscem, poza regionem, a także doboru narzędzi i metod do realizacji celów, biorąc pod uwagę takie najnowsze trendy właśnie metod z zakresu neurodydaktyki, związanych na przykład z uczeniem przez doświadczenie, z grami terenowymi, geocachingiem, geomappingiem, questingiem, czyli takimi nowymi trendami, które tutaj występują. Jeśli chodzi o ten kierunek, przyrostek edukacyjny sugeruje, że właśnie jest dla osób związanych z pedagogiką i nauką, to co już pani wspomniała. Więc dla jakich osób właśnie został stworzony ten kierunek studiów podyplomowych? Nasza oferta studiów podyplomowych jest skierowana do szerokiego grona. Oczywiście, jak pan słusznie tutaj zauważył, ten przyrostek edukacyjny wskazuje na tą pierwszą grupę odbiorców, jakimi są nauczyciele. Grupa nauczycieli praktycznie od przedszkoli, szkół podstawowych po szkoły średnie to jest ta grupa odbiorców, która ma bardzo duże potrzeby w podnoszeniu jakości swojego warsztatu pracy, urozmaicania lekcji, urozmaicania narzędzi integracji grupy, więc nasza oferta w naturalny sposób spełnia te potrzeby. Oczywiście uczymy się nie tylko w szkole, w związku z tym nasza oferta również skierowana jest do wszystkich osób i organizacji, które chciałyby uzyskać nowe kompetencje bądź podnieść te już istniejące w zakresie zarządzania turystyką edukacyjną. I to są między innymi organizacje pozarządowe, to są instytucje kultury na różnym szczeblu, to są również miejskie i gminne ośrodki sportu i rekreacji i ich pracownicy. Naszą ofertę kierujemy również do osób, które stoją przed nowymi wyzwaniami w życiu, chciałyby się przebranżowić i szukają nowego pomysłu na siebie. Czyli rozumiem z tego, co pani teraz powiedziała, że kierunek ten nie jest przewidziany tylko dla osób, które mają doświadczenie albo wykształcenie z zakresu turystyki i rekreacji, ale również dla osób, które dopiero chcą jakby poznać tą tematykę. Zgadza się? Dokładnie. Oferta jest w taki sposób skonstruowana, że po ukończeniu studiów podyplomowych osoba, absolwent jest w stanie samodzielnie zarządzać i prowadzić działalność w zakresie turystyki edukacyjnej dzieci i młodzieży.
Jeśli chodzi o wykładowców, na stronie można przeczytać i na opisie kierunku, że są to wykładowcy, doktorzy, którzy wykładają przedmioty związane z przedmiotem, z kierunkiem turystyka i rekreacja, ale również praktycy biznesu. Więc jakby mogła Pani pokrótce powiedzieć, z kim nasi studenci zapisują się na te studia podyplomowe, mieliby po prostu możliwość spotkać się na zajęciach. Pozyskaliśmy do realizacji zajęć na tym kierunku ekspertów z trzech środowisk, można tak powiedzieć. Ze środowiska akademickiego, z liderów atrakcji turystycznych dla turystyki edukacyjnej, ze środowisk nauczycielskich i organizacji pozarządowych oraz mamy ekspertów także z biznesu turystycznego, w tym animatorów turystyki, animatorów czasu wolnego, pilotów, przewodników czy edukatorów i menadżerów w atrakcjach turystycznych dla turystyki edukacyjnej. Jeśli chodzi o kierunek turystyka i rekreacja i tutaj w tym przypadku menadżer turystyki edukacyjnej jako studia podyplomowe, sam jestem ciekaw, jak wyglądają na przykład zaliczenia przedmiotów, bo mając przyjaciół na studiach z samej turystyki i rekreacji, no to wiem i sam zazdroszczę im, że mają czasem jakieś wycieczki, wyjazdy, robią gry terenowe. Jak to wygląda tutaj w przypadku właśnie menedżera turystyki edukacyjnej? No oczywiście, jeśli chodzi o zajęcia na tym kierunku, są to głównie zajęcia praktyczne, tak jak Pan powiedział, mamy tutaj głównie warsztaty, mamy zajęcia terenowe, mamy sesje inspiracyjne, mamy ćwiczenia, a jeśli chodzi o ceny, o zaliczenia, no to przede wszystkim są to formy takie, które są bardziej przyjazne studentom, które studenci bardziej lubią, widząc z doświadczenia, czyli studia przypadków, właśnie gry terenowe, na przykład portfolio, na przykład praca zespołowa, a na koniec przewidujemy taki krótki egzamin ustny. Jeśli chodzi o same przedmioty, to zanotowałem sobie tutaj, że jest taki przedmiot atrakcje turystyki edukacyjnej Dolnego Śląska i Polski. I brzmi to bardzo interesująco i ma on też najwięcej godzin spośród wszystkich przedmiotów. Zdradziłaby Pani coś więcej o samym właśnie tym przedmiocie dokładnie? Oczywiście. Jest w ogóle potrzeba taka szukania nowych atrakcji turystycznych. Nasz kraj jest pełen bogactw przyrodniczych, kulturowych, jednak czasami trudno nam jest wybrać te najbardziej wartościowe atrakcje. W związku z tym przedmiot, o którym Pan wspomniał, ma za zadanie pomóc w wyborze tych atrakcji, które mogą sprawić, czy mogą dać najwięcej korzyści osobom z nich korzystającym. Sam przedmiot ma charakter takiej sesji inspiracyjnej dla naszych studentów i ma pomóc właśnie w codziennych wyborach tego typu, które nasi studenci będą podejmować każdego dnia w swojej pracy. Jako członek Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej zaprosiliśmy do realizacji, do współpracy przy realizacji przedmiotu właśnie liderów atrakcji turystycznych dla turystyki edukacyjnej z regionu Dolnego Śląska i spoza regionu. Czyli tutaj tak naprawdę po tym, co Pani powiedziała, wracając do wcześniejszego mojego pytania o to, do kogo jest skierowany ten kierunek, no to przychodzi mi na myśl na przykład przewodnicy, organizacje, które na przykład organizują wycieczki, tak? Coś w ten deseń, więc tutaj ten przedmiot, znajdywanie tych nowych atrakcyjnych miejsc, podczas których i po których mogliby wzbogacać tą swoją ofertę, myślę, że takie osoby mogłyby najbardziej skorzystać na tym kierunku. Jak najbardziej. To jest jeden z kluczowych przedmiotów tutaj w naszej ofercie. Zresztą takie sesje inspiracyjne również, no, przewidujemy jeszcze jedną sesję inspiracyjną, natomiast już z liderami właśnie takich projektów turystyki edukacyjnej, które są sukcesami realizowane przez nauczycieli i przez środowisko organizacji pozarządowych także. Powiedzmy, że okej, jest student, staje się nagle absolwentem i co zyskuje po tych studiach? Jakie może zajmować na przykład stanowiska, czy w jakim stopniu można na przykład awansować? Jaki jest ten profil absolwenta? Tutaj nasz absolwent otrzymuje bardzo szerokie kompetencje, to znaczy to jest coś, co nas wyróżnia na tle innych ofert.
To są te kompetencje takie kluczowe, kompetencje menedżerskie z jednej strony, a z drugiej strony, czyli zarządzania właściwie tą turystyką edukacyjną, z drugiej strony są to te kompetencje kierowania wycieczkami po prostu edukacyjnymi, a także organizowania animacji podczas właśnie takich eventów w zakresie turystyki edukacyjnej. Więc jakby zakres stanowisk, które może zajmować nasz absolwent, jest bardzo szeroki, w zależności od branży. Może to być ta branża edukacyjna, czyli te stanowiska w szkole na przykład, jako kierownik wycieczek edukacyjnych, jako koordynator zajęć pozalekcyjnych, jako koordynator klubów turystycznych, ale także w branży turystycznej, jako organizator czasu wolnego, jako rezydent, jako pilot wycieczek, a także w innych branżach, na przykład jako menadżer turystyki edukacyjnej w organizacjach kultury, w organizacjach pozarządowych, we wszystkich tych miejscach, gdzie są osoby, które zajmują się właśnie tym segmentem turystyki dzieci i młodzieży. A także oczywiście jako osoba wolnego zawodu, freelancer w branży turystyki edukacyjnej. Czyli bardzo tak naprawdę można powiedzieć, szerokie pole do popisu może mieć absolwent tych studiów, tak? Czy pracuje w hotelu i może dzięki temu zająć lepiej płatne stanowiska, bądź wyższe, bądź awansować? Czy znaleźć się na lepszej pozycji, lepiej usytuowanej w jakiejś innej firmie, bądź tutaj wspomniany też ostatni oczywiście freelancer? Oczywiście, czy tu zakres jest bardzo szeroki, zresztą turystyka jest taką dziedziną, która daje bardzo wiele możliwości i tylko praktycznie od osoby, która, od indywidualnej osoby zależy, w jakim kierunku chce pójść. Mhm. Dziękuję Pani Doktor w takim wypadku bardzo za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że nasi słuchacze dużo nowych rzeczy dowiedzieli się i wzbogacili tą wiedzę właśnie o kierunku menedżer turystyki edukacyjnej. Szanowni Państwo, rekrutacja trwa. Jak najbardziej z Panią Doktor zapraszamy na zapisy do tych kierunków. Dziękuję bardzo i oczywiście zapraszam Państwa tutaj do udziału w naszych studiach podyplomowych.